Dzisiaj na ulicach Wrocławia jest mnóstwo samochodów, jednak 100 lat temu było ich zdecydowanie mniej. Mimo to Wrocław był ważnym miastem na motoryzacyjnej mapie świata. I chociaż brakuje luksusowych limuzyn czy automobilów znanych z retrofilmów, to motoryzacyjny duch miasta nie zgasł. Do dzisiejszego odcinka poświęconego tym niezwykłym czasom motogorączki zaprosiłem Karola Machi, doktoranta Uniwersytetu Wrocławskiego, który hobbystycznie i naukowo zajmuje się historią motoryzacji na Śląsku. Jesteśmy na ulicy Kościuszki, dawna Tauentzienstrasse. Jest to jedna z najważniejszych ulic na historycznej, motoryzacyjnej mapie Wrocławia. Za nami pozostałości po dawnej fabryce hali produkcyjnej, zakładu produkcyjnego fabryki samochodów Beckmann. Otto Beckmann, bo od niego zaczyna się tak naprawdę cała historia wrocławskiej motoryzacji, można powiedzieć. Przybył do Wrocławia jako zegarmistrz. Nie wiemy dokładnie, gdzie kończył szkołę, jednak wiemy, że był uzdolniony fachowo, precyzyjnie, technicznie. W 1884 roku podejmuje się produkcji rowerów i była to pierwsza na całym Śląsku fabryka rowerów, czyli Erste Schlesische Velocipedfabrik. Na cały ten krajobraz rowerowy wchodzi syn Otta, czyli Paul. Paul Beckmann był wizjonerem, jeszcze bardzo młodym, ale widać było, że ma ciągoty do nowoczesnej techniki. On też był fanem motoryzacji i on po śmierci ojca w 1898 roku przenosi zakłady właśnie do budynku, który widzimy za nami. On też zaczyna kombinować, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, z motoryzacją. Widać było, że wiesz, co z czym się je, dlatego że w 1900 roku, 19 kwietnia, po raz pierwszy widzimy anons we wrocławskiej gazecie, w którym to zaprezentowano pierwszy wrocławski samochód. Wtedy też zaczyna się tak naprawdę historia motoryzacji we Wrocławiu. Spacerując po Wrocławiu, próbujemy odnaleźć relikty po dawnej fabryce Beckmanna. I dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, ale w miejscu, w którym jesteśmy, produkowano pierwsze wrocławskie samochody, a dzisiaj wyrosły nam bloki. Tak, w miejscu, w którym się znajdujemy, te bloki, które widać za nami, tutaj znajdowała się fabryka Beckmanna przeniesiona. Już tutaj właśnie powstał pierwszy wrocławski samochód zaprezentowany w 1900 roku. Tutaj właśnie Paul wprowadzał wszystkie swoje wizje. Tak naprawdę Paul, który miał 23 lata, jak przejmował zakład. Tak, był bardzo młodym wizjonerem, który od razu wiedział, co ma zrobić z tą fabryką odziedziczoną po ojcu, Otto Beckmannie. Zaczął oczywiście od samochodów, manufaktury tak naprawdę samochodów, od małych typu vis-a-vis. To miało 400 cm sześciennych. Jeżeli ktoś się interesuje motoryzacją, wie, że jest to bardzo mała pojemność silnika. Później samochody ewoluowały i tak naprawdę w 1904 roku został zaprezentowany pierwszy dostawczy samochód Beckmanna. Więc widać już tutaj jakieś rozwinięcie w kierunku szeroko pojętych usług straży pożarnej. No właśnie, jakie samochody tu produkowano i przede wszystkim dla kogo? Produkowano właściwie dla wszystkich i to jest najciekawsze, dlatego że produkowano tutaj chociażby wozy strażackie dla Wrocławia, wyprodukowano tutaj taksówki, które w 1908 roku w liczbie 50 egzemplarzy trafiły do Berlina, ale produkowano też tutaj bardzo luksusowe limuzyny. Oczywiście, mówiąc limuzyny, mamy na myśli jeszcze tutaj samochody z początku XX wieku. One troszeczkę się różniły nawet niż te stricte przedwojenne, przeddrugowojenne samochody. Przed pierwszą wojną światową wyglądało to bardziej jak dorożki z silnikiem. Wiemy też, że była to dość mała manufaktura, nie znamy dokładnej liczby wyprodukowanych egzemplarzy, jednak wiemy, że wszystkie samochody oparte były mniej więcej na tej samej ramie i osiągały długość 2,5 metra długości. Czytałem też, że samochody Beckmanna trafiły na dwór carski. Tak, to prawda. Paul Beckmann był genialnym marketingowcem i potrafił sprzedać swoje samochody praktycznie wszędzie, patrząc na zasięg ich występowania. Miał swoje przedstawicielstwa Karlsruhe, Lipsku, w Berlinie, w Monachium, a także w Moskwie. I właśnie z tamtego przedstawicielstwa w 1908 roku trafiły na dwór carski, cara Rosji oczywiście. Samochody też trafiały do Szwecji, do Norwegii, do Berlina. No, praktycznie wszędzie w Rzeszy oraz w sąsiedztwie Rzeszy Niemieckiej. Ale wspominaliśmy także, że Paul był innowatorem, wprowadzał pewne nowinki techniczne i tutaj
parę słów może o pasach bezpieczeństwa, bo niektórym się oczy szeroko otworzą. Zapewne niektórym się oczy szeroko otworzą, ale też niektórzy znają właśnie wzmiankę o Beckmanie, wrocławianie głównie znają, z tego, że wymyślił pasy bezpieczeństwa. Tylko jak to jest możliwe, że nie czytamy o nim w żadnym podręczniku, ani w żadnej literaturze przedmiotu? No niestety, nasz Wrocław, można powiedzieć, był troszeczkę prowincjonalny, a Paul Beckman nie patentował takich rzeczy oficjalnymi patentami, jednak na użytek własny przypinał trójkę swoich dzieci skórzanymi pasami, takimi jak można powiedzieć dzisiaj używamy do spodni, właśnie po to, żeby chronić swoje latorośle. To była taka innowacja i myślę, że patrząc na źródła, możemy uznać go za wynalazcę pasów bezpieczeństwa. Stoimy w miejscu, w którym kiedyś była hala fabryczna i zakłady Beckmana to nie tylko wprowadzane na rynek nowinki techniczne, ale także sprawnie działający marketing. No właśnie, jak sobie radzili na rynku marketingowym, jak sprzedawali swoje produkty, jak je zachwalali? Marketing na początku XX wieku polegał nie tylko na anonsach prasowych, pięknych tak naprawdę, które możemy spotkać w prasie wrocławskiej, ale polegał głównie na udowodnieniu ludziom, czyli potencjalnym klientom, że ich samochód jest najlepszy. I tak też robił Beckman i w tamtych czasach praktycznie każdy, pokazując, co ich samochód potrafi, czyli wyczyny, rajdy i tak dalej. I chociażby Beckman spróbował wjechać na ślęże w 1903-1904 roku, tutaj też nie mamy konkretnych źródeł. Niestety wjazd ten się nie udał i trzeba było zawrócić w połowie drogi. Mimo wszystko jest zdjęcie ilustrujące to wydarzenie i był to dość duży sukces marketingowy. Ale nie tylko właśnie ten wjazd na ślęże, co dzisiaj wydaje się naprawdę karkołomnym zajęciem, ale też wyścigi i rajdy, w których brały udział samochody Beckmana. Tak, Beckman był znany i nie mówię tutaj tylko po to, żeby hiperbolizować Beckmana i jego dokonania. Beckman wygrał, Paul Beckman na pojeździe typu Beckman wygrał rajd Wrocław-Wiedeń w 1902 roku, ale to nie wszystko, bo w tym samym rajdzie trzy pierwsze miejsca zdobyły załogi właśnie, które jechały samochodami marki Beckman. Do tego też organizowano rajdy w ramach tutejszego związku motorowego, o którym jeszcze powiemy. Beckmany startowały również w rajdach Wrocław-Berlin, zlotach gwieździstych, czy też pościgach balonów. I był to świetny marketing dla tych samochodów. Świetnie pokazywał, że są niezawodne, są konkurencyjne dla wielkich niemieckich marek i ludzie to kupowali. Pewne nowinki i rozwiązania techniczne to jedno, marketing drugie, ale żeby produkt trafił do klienta, należy go przetestować. Tak, a przetestować można było w fabryce Beckmana. Dokładnie tutaj, gdzie się znajdujemy, zaczynała się fabryka, hale fabryczne Beckmana. Ona naprawdę jak na tamte czasy była dość duża. Była tak duża, że przejęła po ojcu, po Otto Beckmanie, tor, na którym testowano rowery, przerobiono go na tor do testowania samochodów. Kolejny punkt na motoryzacyjnej mapie Wrocławia. Znajdujemy się przy ulicy Kościuszki 135 i wiele osób błędnie umiejscawia tu fabrykę Beckmana, być może z uwagi na płaskorzeźby, które są za naszymi plecami. Faktycznie te płaskorzeźby są bardzo mylące, ale tak naprawdę i tak przedstawiają nam początki motoryzacji we Wrocławiu, dlatego że w tych dwóch budynkach, które widzimy za nami, mieściło się tak naprawdę wiele motoryzacji poświęconych przedsiębiorstw. Trzeba pamiętać, że te płaskorzeźby nie powstały przypadkowo. Tutaj w latach 20. rozpoczął swoje działanie hotel Tauentzien, który szczycił się chociażby tym, że był hotelem dla zmotoryzowanych, którzy mieli w każdym pokoju bieżącą ciepłą oraz zimną wodę, a także telefon. Do tego też w tych budynkach mieściły się chociażby szkoła jazdy, tak zwany CPN, czyli stacja paliw. Tutaj też mieściło się chociażby dwa przedsiębiorstwa transportowe. Historia motoryzacji we Wrocławiu to nie tylko produkowane samochody, ale także ludzie, którzy tworzyli tą kulturę. No i właśnie, hotel Savoy, który kojarzy się z kulinariami, z wypoczynkiem, przedwojenny luksusowy hotel, ale też ma bardzo ciekawą historię związaną z motoryzacją. Oczywiście, oprócz tego, że kojarzy się z elitami, zostaniemy przy tym wątku, ponieważ założono oczywiście w 1901 roku Schlesische Automobilclub, czyli Śląski Klub Automobilowy. I ten klub do 1908 roku tak naprawdę spotykał się i obradował w hotelu Monopol,
Jednakże po 1908 właśnie obradował w Savoyu. Kto do niego należał, bo była to śmietanka śląskiej sceny, nie tylko politycznej, ale tak naprawdę byli to najbogatsi wrocławianie. Był Georg Hasse, czyli właściciel browaru Hasse. Był hrabia von Ples. Skarbnikiem był też wspomniany przez nas wcześniej Paul Beckmann. Towarzystwo tak naprawdę skupiało się na propagowaniu motoryzacji wśród tej elity, ale też organizowało rajdy, różne testy zręcznościowe dla samochodów, a także zakupiło kilka sztuk samochodu marki Beckmann, żeby właśnie organizować wspólne wyjazdy za miasto. A popularyzacja motoryzacji to nie tylko poprzez członkostwo w klubie, ale też wydawanie książek, gazet, no szeroko związana kultura z motoryzacją. Tak, tutaj we Wrocławiu wydawano nie tylko różne książki poświęcone motoryzacji, które chociażby mam w swoich zasobach. Wydawano tutaj w 1907 roku taki magazyn Das Automobil, jak sama nazwa sugeruje, poświęcone to było samochodom, automobilom tak naprawdę wtedy nazywanym, motocyklom i całej kulturze motoryzacyjnej. Jesteśmy już na mecie naszej opowieści o motoryzacji we Wrocławiu. Za naszymi plecami dawny salon sprzedaży samochodów. Tak, za naszymi plecami w domu handlowym Podwale znajduje się dawny salon Opla, czyli giganta tamtejszej motoryzacji. Opla, który to w 1927 roku wykupuje niestety Beckmanna, który nie radzi sobie na nowoczesnym rynku motoryzacyjnym. A jaka była konkurencja na rynku wrocławskim? Jakie samochody można było tu kupić? We Wrocławiu tak naprawdę można było kupić wszelkie samochody, które występowały w całej Rzeszy, w całych Niemczech. Można było kupić Peugeoty, Fiaty, Adlery, Benzy, Mercedesy, Benzy oraz wszystkie możliwe samochody tak naprawdę. A czy coś z naszego Beckmanna zostało? Jakiś namacalny ślad? Tak, do dzisiaj tak naprawdę ostał się jeden Beckmann. Jeden Beckmann, który jest w rękach prywatnego kolekcjonera w Norwegii. Rune Aschim, z którym rozmawiałem, mówi, że odrestaurowuje swojego Beckmanna. Jest to model z 1911 roku. Miejmy nadzieję, że Beckmann zostanie odrestaurowany i może kiedyś przyjedzie do Wrocławia. Tego sobie życzmy.